Szanuj marketera swego, możesz mieć gorszego. Tak samo jest z handlowcem. Uważam, że wszystko w firmie powinno być zrobione tak prosto, jak to możliwe, ale nie prościej. W samochodzie masz lampkę, która się zapala check engine. Wiesz, co się zepsuło, jak się zapala? Mamy za mało klientów, zaświeciło się na czerwono. Nie mam pojęcia, co nie działa, ale mając procesy, jestem w stanie zejść niżej i sprawdzić, co nie działa. Zadajemy wszystkim członkom zarządu te dwa pytania. Co to jest strategia i z czego się składa? I okazuje się, że mamy 10 członków zarządu i 10 różnych odpowiedzi. Jak masz człowieka, który jest dobry do swojej roli na etapie, kiedy firma ma 3 osoby, to nie oznacza, że będzie dobry w swojej roli, jak firma będzie miała 100 osób. Stawiam moją mamę albo znajomego, który nie zna mojej firmy, przed moją stroną internetową i patrzę, co robi, jak ją ogląda i na koniec zadaję mu pytanie, czym zajmuje się nasza firma i czym się wyróżnia. Wyglądają tak samo jak konkurencja, mówią to samo co konkurencja, ale twierdzą, że są od niej lepsi. Całe moje dorosłe życie marzyłem, żeby zbudować firmę, która rośnie, która jest rentowna, ma fajnych ludzi, klientów i to działa. W związku z tym mam trochę tak, że staram się nie marzyć dalej teraz. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Szymon Negarz. Piąteczka. Siema. Szymon jest przedsiębiorcą, od wielu lat prowadzi firmę i jest osobą, która jest tak zwanym kompanem doktorem, czyli osobą, która uzdrawia firmy. Firmy, które mają problemy czy ze sprzedaży, czy w marketingu, czy zwiększa ich potencjał i albo wykorzystuje ten potencjał i prowadzić do tego, że firmy nagle zarabiają więcej. Ja pamiętam, widziałem, Szymon, twój wywiad u Filipa Nowobilskiego, Duży w Maluchu, i tam mówiłeś, że masz 10 milionów przychodu. Dzisiaj jak się pytałem, ile masz przychodu, to mi powiedziałeś 30. Więc można powiedzieć, że to jest doskonały dowód na to, że Szymon sobie radzi. Ale tamten wywiad był 2 lata temu. Ja wiem, że 2 lata temu, tak? Ale wzrost przez 2 lata o tak naprawdę 200%, to dużo, tak? Cieszę się, że jesteś gościem. Bardzo mnie ciekawi, co masz, jakby twoja wiedza, bo już mieliśmy okazję chwilę zamienić i trochę rozmawiać w kontekście moich firm, bo ja mam jakby kilka firm. Moim głównym firmami są nieruchomości, ale też i mam firmy zajmujące się sprzedaży, mam działy sprzedaży i na pewno tam jest coś, co można by było poprawić. I teraz, jeżeli twoja firma, ile masz osób? 110, 115. Okej, czyli ty bądź któryś z twoich konsultantów wchodzi do firmy, żeby uzdrowić, to od czego zaczynacie? To jest w ogóle świetne pytanie, bo wszyscy by chcieli, żebyśmy zaczynali od roboty, żeby tak już zwiększać tą sprzedaż. De facto, to jest, powiedziałeś kompany doktor, nie? Jak lekarz, to de facto jak idziesz do lekarza się leczyć, to co robisz? Badanie. Badania robisz, dokładnie, przegląd, jakiś osłuch, jest stawiana jakaś diagnoza, tu jest trochę ryzyk, tu warto poprawić, dokładnie tego samego zaczynamy, czyli zaczynamy od takiej diagnozy, my to nazywamy warsztatem zerowym. Konsultant wchodzi, mamy 250 parę punktów, które musimy przeglądać w każdej firmie. Od zarządzania, bo to jest wiele modeli. Od strategii, przez zarządzanie, przez to, jak pozyskujecie klientów w sprzedaży i w marketingu, przez to, jak ich kwalifikujecie, jak sprzedajecie, jak dosprzedajecie, jak potem rozwijacie tych klientów. Jest bardzo wiele obszarów, które po prostu przeglądamy. I robimy to pod cel klienta, to jest też ważne, bo to jest tak jak z pacjentem. Pacjent mówi, moim celem jest długo żyć, albo nabrać masy mięśniowej, albo żeby szybko żonę znaleźć, na przykład. To trochę tak samo jest tutaj, nie? Że to, co zrobimy, ten plan później, jest wypadkową celu, który poda klient. I jakie to są najczęściej cele? No, najczęstszym celem jest, że chcemy szybciej rosnąć. To jest najczęstszy cel. Drugim chyba najczęstszym celem obecnie, to jest ciekawe, jest za duża rotacja. Że wchodzimy do firm, które mają ogromną rotację w działach sprzedaży i marketingu, sięgającą 40-50% rocznie. To jest drugi najczęstszy cel, jakbym miał powiedzieć trzeci. Trzeci to chyba, że wydajemy dużo na marketing i na pozyskiwanie klientów i nie ma z tego żadnych rezultatów. To trzy najczęstsze. Okej, a jeżeli chodzi o rekrutację, właśnie o rotację, to... Cały czas Cię słyszę, że jest coraz gorzej na rynku pracy, że jest ciężej, ale to słyszę od kiedy prowadzę firmę, że jest coraz gorzej, że ludzie są coraz bardziej wymagający albo mają bardziej roszczeniowi, więcej oczekiwań. I jak to jest naprawdę? No bo czy są jakieś badania na ten temat, czy że faktycznie jest gorzej, czy po prostu każdy narzeka, bo mu nie idzie? Wiesz co, moim zdaniem to jest bardzo osadzone w niszach, bo teraz na przykład jeżeli poszlibyśmy w programistów, no to sytuacja jest zupełnie inna niż była rok, 2 lata temu. Jest znacznie łatwiej znaleźć dobrego programistę, więcej z nich szuka pracy, tam ta rotacja trochę spadła, bo nastroje w branży są takie, a nie inne, ale na przykład mamy agencję rekrutacyjną sprzedaży i w marketingu i po raz pierwszy w historii mamy sytuację, w której na przykład, załóżmy, kandydat zarabia 15 tysięcy, nowy pracodawca, nasz klient, składa mu propozycję 20 tysięcy. Fajnie?
fajnie. I ten kandydat w ostatniej chwili rezygnuje, bo obecny pracodawca dał mu 30. Okej, okay, czyli po prostu gra i negocjuje. Ale nagle okazuje się, że obecni pracodawcy są w stanie dać odchodzącym kandydatom dwa razy więcej pieniędzy. Mhm. Nie widzieliśmy czegoś takiego rok, dwa lata temu. To jest nowum dla nas teraz w tym, co się dzieje. No, wychodzi na to, że przeliczyli to i tak. Jakby bardziej mi się opłaca mieć starego pracownika, czyli, niż nowego wdrażać. Czyli na przykład w sprzedaży i w marketingu typowo dobrzy specjaliści obecnie, jeżeli ktoś ma, to jest w ogóle ciekawe hasło, szanuj marketera swego, możesz mieć gorszego. Mhm. Tak samo jest z handlowcem, nie? Że często mamy takie powiedzenie, kiedyś mój kolega, który jest po trzech rozwodach, powiedział, że możesz zmienić żonę, ale to nic nie zmieni. Że druga żona, jak już ją miał, to miała wszystkie wady pierwszej i jeszcze swoje. I trzecia żona, jak teraz ją ma, to ona ma wady tych dwóch i jeszcze swoje. I tak samo jest z tymi handlowcami, że często firmy rekrutują, zwalniają i ciągle mają te same problemy z tymi ludźmi. Mhm. Widać, że coś mają źle, jakieś procesy mają źle. Na przykład, tak. Ty jesteś też specjalistą od procesów, czyli od tego jakby jak firmę poustawiać. Tak. Powiedz mi coś więcej na ten temat, bo ja widziałem, w twoim wywiadzie padło takie jedno słowo, mianowicie chodziło o tym, żeby firma się samo zarządzała. Tak. I na czym to polega i jak to zrobić? To jest dobre pytanie. Mamy 2 godziny. Okej, ale w skrótach może, tak? Jakby tak. Hasłami. To teraz tak. Proces, jeżeli masz, jak masz babcię, to babcia twoja miała procesy. Na przykład na schabowego. Mhm. Albo przepis. Przepis. I wiesz, i teraz przepis, proces, możemy to nazwać zamiennie, nie? I na przykład moja babcia miała bardzo nieprecyzyjny proces, no bo w procesie było napisane, że szczyptę trzeba dodać do schabowego i będzie dobrze. Mhm. Jakby w wielu firmach jest tak, że procesy są stworzone tak jak u mojej babci, czyli tu szczypta, tam szczypta, trochę miłości i będzie dobrze. Mhm. Nieprecyzyjnie. I generalnie procesy, bo żeby się samo zarządzało, to muszą być procesy. I teraz w tych firmach, na przykład w dziale sprzedaży, procesów możemy mieć bardzo dużo. Pierwszy proces przykładowy, co zrobić, jak przyjdzie zapytanie od klienta. Mhm. Najprostszy proces świata. Co robimy po kolei, kiedy robimy, kto to robi. Drugi proces, co robić, jak klient chce ofertę. Mhm. Trzeci proces, co robić, jeżeli nie mamy klientów w danym miesiącu. Albo co robimy co miesiąc, żeby zawsze mieć klientów. Mhm. Na każdy z tych rzeczy możesz stworzyć proces. Nawet możesz stworzyć proces na sprawdzenie oferty, czy ona jest na pewno dobra. Możesz stworzyć proces na to, żeby sprawdzić klienta, czy to będzie dobry klient, czy to będzie ktoś, kto będzie nam truł, a nie przyniesie przychodu na przykład. Nie? Jak go wyselekcjonować, żeby wziąć tylko tych, których chcemy. Czyli bierzemy jakiś obszar firmy, bo którym jest chaos, jest coś nie tak, jak powinno być i zastanawiamy się, jak stworzyć najprostszy możliwy, prosty, łatwy proces, żeby to fajnie działało. I teraz teoretycznie czysto, u nas w firmie funkcjonuje pewnie tych procesów kilkaset, no bo tych firm jest dużo, różnych scenariuszy jest dużo i one są wszystkie bardzo życiowe, czyli to nie są jakieś wielkie, rozpasłe dokumenty, które mówią o 18 stronach i 26 punktach, tylko to są bardzo proste rzeczy. Wpada klient, sprawdź te 4 rzeczy. Potem jeżeli na przykład rozmawiasz z klientem w czasie pierwszej rozmowy, dopytaj o te 3 rzeczy, bo to są 3 ważne dla nas rzeczy. I w ten sposób procesujemy organizację, nie doprowadzamy do takiego przekazywania wiedzy przez osmozę albo przez atmosferę, że przychodzi ktoś nowy i mówi, Daniel, słuchaj, tutaj obserwuj pana kierowcę, jak prowadzi samochód i potem tak poprowadź. Mhm. Nie? Bo to nie działa. Tak. Tylko ja jestem na etapie, od 1,5 roku wprowadzamy standardy, procesy i to jest trudne, bo wcześniej tego nie było. Wcześniej były właśnie przez osmozę wszystko się działo. Natomiast jest duży opór przed tym i przede wszystkim był opór we mnie, no bo ja tego nie chciałem robić, bo jakby pytanie, kiedy jest ten moment, żeby to zrobić, bo jeżeli firma czasami jakby ma inne potencjały, które można wykorzystać, to czasami tworzenie procedur może jakby zahamować, tak, ten rozwój, a z drugiej strony czasami jak nie mamy tych procedur, to nie pójdziemy dalej. I teraz to brzmi jak, że to śmierdzi robotą, po pierwsze. Tak. Po drugie, ktoś, w takiej firmie, gdzie jest paręnaście osób, czy ktoś musi być od tego, tylko żeby robił to, albo pilnował tego? To teraz tak. Uważam, że wszystko w firmie powinno być zrobione tak prosto, jak to możliwe, ale nie prościej. Mhm. I teraz patrz. Wyobraźmy sobie, że my we dwójkę założyliśmy biznes i z panem kierowcą. W trójkę założyliśmy jakąś firmę. I załóżmy, że mamy duży problem polegający na tym, że codziennie gdzieś, na przykład, nie, pan kierowca codziennie się rozbija na przykład, albo gdzieś rysuje samochód. Czy bylibyśmy w stanie się umówić na to, że pilnujemy 3 rzeczy, żeby do tego nie dochodziło? Mhm. Bylibyśmy w stanie. Panie kierowco, zwracamy uwagę na to, ja zwracam uwagę na to i jest fajnie. I teoretycznie to już jest proces, no bo mamy jakąś checklistę, którą będziemy sprawdzali przed każdym razem, za każdym razem, zanim ruszymy w podróż. I teraz, jak mamy 3-osobową firmę, małą firmę i mamy z czymś problem, największy problem, załóżmy, brakuje nam nowych klientów. Mhm. Albo załóżmy, klienci dostają ofertę, ale nie kupują. Mhm.
czujesz siłę problemu. Tak, tak, tak. To bierzemy zawsze silny problem i zaczynamy dookoła tego budować jakiś proces. No dobra, no to teraz jeżeli oni nie kupują, no to dlaczego nie kupują? Może oferta jest brzydka, może ta oferta nie mówi o tym, czego oni potrzebują, może totalnie się nie wyróżniamy od konkurencji, może mamy za drogo, może jest 1600 innych problemów. I teraz generalnie zabawa w procesy polega na tym, żeby odkryć ten problem, odkryć ten powód problemu. I jak go odkryjesz, to żeby już się umówić między naszą trójką nawet, ok? Czyli zawsze w ofercie robimy to, to i to, bo już wiemy, że to jest potrzebne. I jak robimy tak, to działa lepiej. I teraz teoretycznie to już był proces. I teraz nie jestem fanem, jestem wrogiem tworzenia procesów dla tworzenia procesów. Bardzo wielu moich słuchaczy procesuje sobie firmy dla samego procesowania firm. To jest bez sensu, to jest niebiznesowe. I oni zamiast pracować nad firmą, to pracują, jakby są pracownikami od procesu. Dokładnie, to jest absolutnie bez sensu, bo nieżyciowe procesy się nie wdrażają, bo ludzie nie chcą ich robić. Mhm. A teraz zwróć uwagę, że jeżeli masz, na przykład my w trójkę pracujemy, wracam do tego przykładu, i każdy z nas wysyła oferty do klientów i wymyśliliśmy, jak to robić dobrze, opisaliśmy to w jakimś prostym miejscu, no to wszyscy z tego będą korzystali, bo to działa lepiej, jest sensowne i logiczne. Największy problem wdrażania procesów to jest właśnie to, że ludzie utożsamiają procesy, procedury z korporacjami, z opasłymi dokumentami, które o niczym nie mówią, nikomu nie są do niczego potrzebne i przede wszystkim są nieżyciowe. Mhm. I teraz na przykład, wiesz, u nas prosty proces. Jak pytamy klienta, jakie ma pan strategiczne cele, to klient nie potrafi nam odpowiedzieć na to pytanie. Słyszałeś w moim wystąpieniu ten przykład, nie? Dlatego pytamy klienta, co by pan chciał zobaczyć, że się w pana firmie zmieniło jakby za rok. Że pan do niej wchodzi, co się w niej zmieniło. I to jest piękne i proste i zapisujemy sobie to w naszej liście, że warto takie pytanie zadać dla klienta przy pierwszej rozmowie. I super. To, co mi tutaj wychodzi, czyli największa korzyść, którą ja widzę z tego, to jest to, żeby wyrobić sobie nawyk zapisywania tego, jakie mam przemyślenia i na co się umawiamy. Żeby rzeczy układać raz. Tak ja to widzę. Tak, tak, ale jeszcze chodzi o to, że okej, umówiliśmy się z panem kierowcą i z nami, że tak robimy, ale teraz trzeba to przełożyć na dokument. I to jest kilka etapów, bo teraz tak, przełożyliśmy to na dokument. Pan kierowca powiedział, okej, dobra, będę tak robił. I jutro rano idziemy i tak nie robi. No bo tak może być, nie? No to teraz trzeba o tym pogadać. No to co możemy zrobić, żebyś tak robił? Chyba, że masz lepszy pomysł na proces niż ten. Nie mam lepszego pomysłu. No to czy możemy się umówić, że przez tydzień będziesz tak robił i za tydzień się spotkamy, pogadamy, czy to było spoko? No możemy się umówić. No i się spotykamy za tydzień i pan kierowca mówi na przykład, to jest bez sensu. Moim zdaniem to jest bez sensu, tak nie powinniśmy robić. No okej, to siądźmy i wymyślmy coś, co jest sensem. Zróbmy to, nie? Jakby nie ma, jakby moim zdaniem przy procedurach najgorsze, co jest, to zamknięcie dialogu na to, że przyszedł prezes i powiedział, słuchałem pana Daniela albo pana Negacza i tak trzeba robić. I to z natury budzi opór. Jak idziesz do swojego dziecka i mówisz, posprzątaj pokój, no to to dziecko mówi, nie będę sprzątał. A co dopiero dorosły, nie? Więc zamknięcie dialogu jest bez sensu. Wielokrotne układanie tych samych rzeczy jest bez sensu. Jak my wchodzimy do firm i audytujemy właśnie, robimy ten wiesz, przegląd, te badanie i przychodzimy do prezesa z wynikami, to prezes bardzo często mówi, Boże, ale przecież to było ustalone. To już 3 lata temu ustalaliśmy i tamto też, a oni, widzę, dalej się nic nie nauczyli. Oni postępowali dobrze, to ty, prezesie, nie skomunikowałeś tego odpowiednio, nie? Żeby oni po prostu... I też często jest tak, że tych procesów firmy wdrażają za dużo naraz, że po prostu ludzie zaczynają się gubić. To też jest problem, tempo, nie? I na przykład my często mamy w projektach doradczych tak, że klient mówi, musimy zrobić to wszystko w miesiąc, dwa. I świetnie będzie. Absolutnie, bez sensu, to nie ma szans, nie zadziała. Często te zmiany trwają 2 lata i robimy je bardzo powoli, bo szybciej się nie da, po prostu. Ja widzę po sobie, że od roku wdrażam te rzeczy i one dużo bardzo pokazują, ale to, co mnie zastanawia, to jak to robić, żeby jakby zrobić ten nawyk wpisywania, no bo my się umawiamy, tak. Ty jesteś jakimś pracownikiem, umawiasz się na zmianę procesu. Tak. I teraz kto go aktualizuje, ten standard pracy? Ty, czy on, czy... Pan kierowca. Okej, osoba trzecia. Czyli umówiliśmy się, że to jest proces pana kierowcy, tak? W związku z tym pan kierowca będzie go aktualizował. To jest jakby. Ja nie jestem właścicielem żadnego procesu w swojej firmie. Nie jestem w stanie być właścicielem, bo zwróć uwagę, ja nie prowadzę tego auta na co dzień, nie? Nie wiem, jaka jest rzeczywistość prowadzenia tego samochodu. Mogę wymyślić kompletne pierdoły, które są oderwane od rzeczywistości, a już przede wszystkim nie będę miał czasu na to, żeby to zaktualizować, nie? Czyli żaden proces w mojej firmie nie jest mój. Czyli jeżeli mamy procesy w dziale sprzedaży, to właścicielem jest albo szefowa działu sprzedaży, albo lider sprzedaży, albo jakiś handlowiec, jeżeli to jest mniejszy proces. I mamy zawsze osobę, która go aktualizuje, dba o to. I teraz też druga rzecz jest taka, że problem jest taki, że ludzie nachodzili się znowuż po korporacjach i chcą te procesy pisać w jakichś notacjach, wiesz, takie wielkie bloczki ze strzałkami, w ogóle skomplikowane to musi być. To właśnie nie musi takie być. To musi być proste, jasne, przyjemne.
i czytelne też przede wszystkim. Mhm. No okej, ale w kwestii tego, jak ktoś to zrozumiał, czyli jest jakaś kontrola twoja, ktoś to robi, dodaje cię do akceptacji tego, bo popatrz sobie, my umówiliśmy się we dwóch, ty ze mną, że jest jakiś proces. Ja tak. mówię, okej, ja jestem twoim podległym pracownikiem, więc to wpiszę w swoim, no, nazwijmy to, pliku. Tak. Ja to wpisałem, ja to inaczej zrozumiałem, albo zrozumiałem to, to tak, jak mi jest korzystniej, a później się do tego odwołuję i mówię, że no, no było tak. Teraz pytanie, czy jest akceptacja jeszcze tego, co ty wpiszesz? Tak, oczywiście, że tak. To jest tak, że na przykład u nas zmiany w procesie możemy dokonać co tydzień na spotkaniach takich tygodniowych, gdzie zgadnij, co mierzymy. Procesy mierzymy. Czyli tak jak znowuż możemy porównać do samochodu. W samochodzie masz lampkę, która się zapala check engine. Wiesz, co się zepsuło, jak się zapala? Nie. Ale wiesz, że coś się zepsuło. I to na takiej samej zasadzie działa. Mierzymy dużo rzeczy w każdej firmie i załóżmy, że nie wiem, mamy za mało klientów, zaświeciło się na czerwono. Nie mam pojęcia, co nie działa, ale mając procesy, jestem w stanie zejść niżej i sprawdzić, co nie działa. A może nie dzwoniliśmy, a może nie zrobiliśmy tego, może nie zrobiliśmy tamtego i mogę na to poprawić proces. To jak to zrobić, żebyśmy kolejnym razem nie przestali dzwonić? No bo nie mieliśmy czasu, bo robiliśmy dokumenty. Okej, to jak to możemy robić, żebyście kolejnym razem nie robili dokumentów? To może księgowa powinna mieć za to odpowiedzialność. I tak naprawdę każda nasza firma się zmienia co tydzień i to nie jest tak, że ta osoba ma możliwość jakby samodzielnej decyzji, że ona tam sobie ten proces pozmienia, ale to ona jest odpowiedzialna za to, żeby tą rozmowę zainicjować. Że moim zdaniem to jest bez sensu, trzeba to zmienić. Fajnie. Na przykład proces w dziale sprzedaży klepie szefowa sprzedaży. Proces na poziomie ponad z działem sprzedaży, czyli już strategicznym moim, klepie ja. Jeżeli to dotyka na przykład strategii grupy, załóżmy. Okej, to powiedz mi w takim razie, są te procesy i jak one mogą się przełożyć na zwiększenie wielkości firmy, czy na przychody, czy jakby jakieś takie przykłady, jakbyś mógł podać, success story twojego bądź twoich klientów. Spoko. Wydaje mi się, że większość tych procesów, które najbardziej przekładają się na wzrost biznesu, to są procesy, które dbają o to, żeby rzeczy się działy rzeczywiście. W większości przypadków, jak na przykład marketing nie działa albo nie działa prospecting, pozyskiwanie klientów na zimno w sensie, to najczęstszym problemem jest to, że ludzie tego nie robią. Albo robią to nie robiąc symulując tego. Albo... Tak, że jakby dzwoni do klienta i tak klient nie odebrał, jest takie chwała Panu, nie? Super. I większość procesów, na przykład, podam Ci przykład, mamy dużą firmę, w której mamy 18 osób wykonujących cold call. I bardzo prosty proces. Rano na ścianie zaczęliśmy wieszać tabelkę, ile telefonów kto wykonał wczoraj. I czy to było zgodnie z celem liniowym, który ci ludzie mają. I teraz ludzie, widząc dane z procesu, mogą się samo zarządzić. Nie? To znaczy, ja nie muszę pójść do Kowalskiego i powiedzieć, patrz, masz mniej niż pozostali, bo on patrzy w tabelkę i mówi, widzę, mam mniej niż pozostali. I teraz okazuje się, że na poziomie pokazania ludziom danych, to się ładnie nazywa wizualne zarządzanie, liczba telefonów zwiększyła się tam o 60-70%. Tylko i wyłącznie, wiesz, proces wdrożony w 3 godziny, nie? Potem drugi proces możemy zrobić, to znaczy ci ludzie witali się na przykład mówiąc, dzień dobry, czy ma pan dla mnie chwilę? Czyli to jest tak, jakbym do ciebie zadzwonił i otworzył ci drzwi wyjściowe. No bo ty mówisz nie i de facto koniec rozmowy, nie? I na przykład robimy znowuż prosty proces na to, że wstęp do rozmowy nie może tak wyglądać. Trzeba powiedzieć, dzień dobry, dzwonię do pana w tej i w tej i w tej sprawie, chcę o tym pogadać. Czy ma pan chwilę? W tej kolejności. I okazuje się, że wtedy tam o 40 parę procent, wiesz, wzrosła liczba ludzi, którzy chcieli wejść w rozmowę, co się przekłada na paręnaście milionów rocznie. Kolejny przykład jest na przykład taki, że często w marketingu z kolei na stronach internetowych, te strony internetowe, klient nie wie, co ma zrobić. Jest zakładka kontakt. Nie? Tak. I jest takie... No przecież jak będzie chciał się skontaktować, to kliknie. Tak. Ale jak wymyślisz coś innego niż zakładka kontakt, na dodatek zrobisz z tego proces polegający na tym, że jak ktoś już był na stronie, to dostanie informację, że warto się z tobą umówić na konsultację, albo że warto porozmawiać w tym i w tym i w tym temacie, to jeżeli sam podpowiesz, o czym oni mają gadać, to chętniej będą gadać. I tu mamy na przykład klienta, wiesz, z branży fotowoltaicznej, który na tym wygenerował, deklaratywnie tak twierdzi, tego nie zmierzyliśmy, ale wygenerował ponad 50 baniek na tym, że sobie poukładał marketing. To była już duża firma, żeby nie było. Więc to nie jest 50 baniek od zera, tylko to jest 50 baniek firmy, która robiła 600 parę milionów. Natomiast wiesz, jeżeli prosty proces może być warty tyle pieniędzy, no to kurczę. U nas na przykład bardzo prosty proces, podejmowanie telefonu. Lida dokładnie rzecz biorąc, zapytanie wpadło. Jak wyślesz zapytanie w twojej branży do 10 firm, to średnio statystycznie do godziny odpowiedź tak 3. Może. W mojej czy w twojej? Obojętnie w jakiej. Okay. Statystycznie pomiędzy branżami, nie? Jak próbuję cokolwiek kupić, to rozsyłam te 10 zapytań, bo wiem, że 5 firm nigdy nie odzwoni. 3 odzwonią za 5 dni, a te 2 tam do jutra będzie kontakt jakiś, może. Banalny proces, który wdrażamy prawie zawsze na początku w firmach. Jak to zrobić, żeby odzwaniać w 5 minut? A ludzie mówią, ale Szymon, nie da się odzwaniać w 5 minut, nasi handlowcy są w terenie.
Nie? Tak. I prosty proces, ok, to robimy dyżury, jeden dziennie, nie jest w terenie. I jego zadaniem jest podejmowanie do 5 minut. Git? Więc mówię, w sumie to git. Albo, nie wiem, zatrudniamy asystentkę, która będzie to podejmowała i umawiała tych handlowców na docelowego kola. I znowuż okazuje się, że to są banalne procesy, które potrafią wygenerować w firmach bardzo dużo pieniędzy, tylko często jest tak, że pierwszą reakcją jest, no nie da się podejmować 5 minut, bo my jesteśmy w terenie, nie? Okej, no jest jakby opór przed tym. Tak. Jeżeli jesteśmy już jakby w dziale sprzedaży, to powiedz mi, jakie tak naprawdę, że masz konsultantów telefonicznych, którzy dzwonią i sprzedają, to jakie tak naprawdę mierniki im stosujesz, albo... Co mierzysz? Tak, co mierzysz, jakby co mierzysz, jakby jakie najważniejsze parametry ustalacie pod kątem tego, żeby ocenić, czy pracownik jest wydajny? Nie. Tak, dobra. To teraz to, co ja powiem, odzwierciedla mój biznes. Każdy musi sobie to przetłumaczyć na swój. Tak. Przede wszystkim mierzymy liczbę zapytań i mierzymy liczbę zapytań kwalifikowanych, czyli tak zwanych sensownych. To jest procent tego pokazuje, jak dobry jest nasz marketing, czyli generujemy tych klientów, z którymi powinniśmy gadać. Potem generujemy, ile klientów dostało kontakt do 5 minut, procent. I tutaj musimy mieć powyżej 95%, chcemy mieć. Potem sprawdzamy skuteczność sprzedaży pierwszego tego audytu warsztatu zerowego, tego badania dla firm. Pyk. I potem procent, ile z tych badań zamieniło się w docelową współpracę. Po drodze mamy kilka takich drobniejszych mierników, bo mamy mierniki na przykład tego, jak oni dobrze uzupełniają poszczególne systemy. Natomiast to wszystko pokazuje nam, czy to jest skuteczne. No bo zwróć uwagę, jeżeli proces do tego badania jest nieskuteczny, to jestem w stanie dużo rzeczy naprawić, sprawdzić. Nie wiem, pójść do tej osoby. Generalnie skuteczność sprzedaży jest istotna. A jeżeli chodzi o kwestii poza skutecznością, to czas rozmów, jakby czas połączeń? Nie sprawdzam czasu połączeń, tylko że to wynika z naszej specyfiki. Mamy około 300 zapytań miesięcznie, mamy 8-9 osób w dziale sprzedaży i to nie jest do końca dla mnie istotne. W sensie chcę, żeby klient dostał tyle czasu, ile potrzebuje. Nie chcę tego mierzyć na przykład u nas. Nie mam takiej potrzeby. Tak, ale nie chodzi o to, że ile klient dostaje czasu, żeby go reglamentować, tylko ile czas trwania procesu. Jak intensywnie pracuje pracownik. Nie mierzę takich rzeczy u nas. W sensie takim, że nie mam metryki na intensywną pracę pracownika. Myślę, że te wyniki po drodze dla mnie są wynikiem tej intensywności pracy. Nie mierzę po drodze niczego w ten sposób. To przejdźmy teraz do takiego tematu właśnie rozwoju firmy. Czyli już mówiliśmy o procesach, że one są ważne do rozwoju. To jakie jeszcze czynniki, na którym trzeba pracować, żeby firma rosła, rozwijała się? Strategia. I to jest najlepszy temat, bo uwaga, każdy uważa, że ma. A potem my idziemy, robimy to badanie i pytamy handlowców, kto jest idealnym klientem waszej firmy. Ja nie wiem, wiesz co, no każdy, kto potrzebuje naszego produktu. Kto chce kupić? Każdy, kto potrzebuje. Aha, no to strasznie fajnie. Problem w polskich firmach, który my widzimy, jest taki, że każdy niby zna się na strategii, ale jak pytasz tych przedsiębiorców nawet, to jaka jest strategia waszej firmy, to oni nie potrafią nam odpowiedzieć na to pytanie tak do końca. No naszą strategią jest wzrost. Okej, dlaczego? Nie? Dlaczego chcecie rosnąć? Co tam jest za tym wzrostem? No wzrost, zarobki większe. A przeliczyliście na poziomie strategii, że jak będziecie rosnąć, to będziecie więcej zarabiać? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, nie? No, bo tego się nie da się policzyć. Jak teraz zarabiamy i urośniemy, to chyba będziemy zarabiać. Okazuje się, że nieprawda, bo na przykład jak weźmiemy branżę software house'ów, to one świetnie zarabiają do 50 osób i od 300. A tam w środku jest taka czarna dziura na doskonalenie procesów i na opasłą strukturę wielu dyrektorów, sprzęt, procesy, systemy i tak dalej. Czyli strategia moim zdaniem jest największym brakiem w polskich firmach i umiejętność przełożenia tej strategii na wszystkie procesy i umiejętność gadania o tej strategii. Patrz, jak ja bym tobie teraz powiedział, co to jest strategia sprzedaży, co byś odpowiedział? Co jest... To jest... No właśnie, to jest pytanie, tak? Nie wiadomo, nie? Tak, to nie jest moja ekspertyza. Ale coś byś powiedział, tak, nie? Tak, coś bym powiedział. Tak. No właśnie, jako prezes. A teraz jak zadam ci drugie pytanie, z czego się składa strategia sprzedaży? To teraz robimy takie świetne ćwiczenie w polskich zarządach i to dużych firm, ogromnych. Zadajemy wszystkim członkom zarządu te dwa pytania. Co to jest strategia i z czego się składa? I okazuje się, że mamy 10 członków zarządu i 10 różnych odpowiedzi. Jak ci ludzie mają ze sobą współpracować i stworzyć działającą strategię? I teraz my uczymy tych ludzi, że sprowadzamy strategię najpierw do dwóch najprostszych czynników, najbardziej banalnych. Mój klient ma jakiś problem, a moja oferta ma coś, co ten problem leczy. Problem i propozycja wartości. Od tego w ogóle zaczynamy dyskusję. I o tym też rozmawiamy z handlowcami. No bo tak, jeżeli handlowiec zna problem, to może napisać o nim w ofercie.
może powiedzieć o nim klientowi, może napisać maila zimnego na ten temat, może zrobić o tym webinar, może, wiesz, może 1600 rzeczy zrobić z tym problemem. A jak ma propozycję wartości, to może ją podkreślić w rozmowie, w ofercie, na webinarze, może o niej powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to tyle kosztuje, bo tyle, bo to, nie? I od tych dwóch rzeczy zaczynamy, bo to jest piękna wyjściowa do tworzenia nowych firm. Na przykład nasze wszystkie firmy powstały tylko z tych dwóch rzeczy. Teraz na przykład jesteśmy w Warszawie, bo jedna z moich spółek zajmuje się tym, że robimy takie programy rozwojowe a la studio podyplomowe. Nie? Problem był taki, że nasi klienci chcieli wysyłać handlowców na coś, żeby mogli zostać dyrektorem sprzedaży. Mhm. Częsty problem, nie? Tak. Że mój handlowiec się rozwija, chciałbym, żeby był dyrektorem sprzedaży, ale jak wysłałem go na studia podyplomowe, to dowiedział się, że ludzie mają cztery kolory, że tam czerwony, zielony, żółty i tak dalej. Nie? I w sumie nic więcej. Tak. I problem konkretny, no to zrobimy studia podyplomowe, które dają temu człowiekowi wszystko, co jest potrzebne, żeby dyrektorem sprzedaży zostać. To są dwie proste, banalne rzeczy i zrobiliśmy biznes z tego. Wszystkie moje firmy powstały z połączenia jednego problemu z jedną propozycją wartości. I to jest piękna dyskusja o strategii, wszyscy ją kumają. Każdy członek zarządu potrafi wziąć w tym udział. Handlowiec potrafi powiedzieć, zauważyłem nowy problem na rynku. Marketer potrafi powiedzieć, zauważyłem nowy problem na rynku. I dyskusja o tych dwóch punktach, to jest potem trochę bardziej skomplikowane, co prawda, ale od tego się zaczyna. Problem, propozycja wartości. Piękna rzecz, prosta. Strategia. Okej, okay, no to właśnie, bo mamy duże firmy, albo średnie firmy, które mogą sobie pozwolić właśnie na to, żebyś do nich przyjechał, prawda? Ale też mamy mniejsze firmy, które, nie wiem, 5, 10, 20 osób, które robią już wyniki, czyli działają, jest to skuteczne, nie mają o tym pojęcia, mogłyby to robić lepiej, to jaka jest dla nich droga wtedy? Wiesz co, my mamy trochę takich 20-osobowych klientów, ale najczęstsza droga, którą ja rekomenduję, to jest edukacja własna. To znaczy albo szkolenia, albo materiały, żeby to zrozumieć. Bo teraz najlepsze wyniki mamy tam, gdzie zaangażował się zarząd, prezes, dyrektor sprzedaży. Nie w to, żeby jakby wyszkolcie moich handlowców, żeby byli lepsi, tylko w to, żeby samodzielnie zrozumieć, z czego to się składa. Że na przykład spójrz, jeżeli powiedziałem ci, że strategia to jest przede wszystkim problem i propozycja wartości, to ja jestem w stanie w swojej firmie wyszkolić handlowców, żeby mówili mi o nowych problemach, jak zauważą w rynku. Okay. A problemy się często zmieniają teraz? Tak. 2023, rynek się zmienia non-stop, nie? Tak. Ci, którzy szybciej zareagują, więcej zarobią. Kropka. Czyli patrz, mam handlowców, którzy patrzą mi na te problemy na rynku. Mam marketerów, którzy patrzą. Wszyscy moi konsultanci ciągle obserwują rynek, czy nie ma nowego problemu. Czyli tak naprawdę nagle się okazuje, że w firmie, której mam 100 parę osób, wszyscy kminią na temat tej strategii, a nie tylko ja jako ta jedna smutna głowa na samym szczycie i muszę coś wiecznie wykminiać, tylko ludzie dają mi znać, że słuchaj, widzę nowy problem na rynku, taki, taki i taki. Wydaje mi się, że moglibyśmy go rozwiązać w taki sposób. Co sądzisz? I wtedy ja mogę sobie tą strategię zupdate'ować i ją zmienić. De facto, jak mówisz o wzroście, tam mamy z 10 milionów na 30 w te dwa lata, to on się wziął nie z tego, że odbieraliśmy szybko telefony, mieliśmy świetne procesy i tak dalej. Tylko właśnie z tej dyskusji o strategii. Non-stop co miesiąc siadamy z zarządem, o tym gadamy, ale nie gadamy o tym, że strategia jest wielka i skomplikowana i w ogóle strasznie wielopoziomowa, tylko właśnie ona jest super prosta. Jaki problem widzimy nowy? Albo czy, to jest też ciekawe, czy ten problem, który rozwiązujemy, czy on naprawdę dalej istnieje u klientów? Okej, okay, a jak mówisz, że jakby rozmawiasz z zarządem, a jak wygląda u Ciebie struktura właścicielska, struktura zarządu? Czy jakby z kim Ty robisz biznes, jakby, bo żeby móc dobre pytanie. Z kimś skonsultować albo otworzyć głowę, to trzeba mieć jeszcze drugie osoby po drugiej stronie. Tak, jakby mamy grupę przede wszystkim i tu jest pięć firm, cztery spółki, jedna działalność gospodarcza i w ramach tych spółek jest około 12 linii biznesowych, czyli takich oddzielonych biznesów. Każda z nich ma heada, który za nią odpowiada i jest 6 osób w zarządzie całej grupy, które decydują o losach grupy. De facto nie ma w firmie żadnego procesu, którego byłbym właścicielem. Bardzo dla mnie jest ważne to, jacy to są ludzie. Strasznie o nich dbam, bo są wspaniali. Na poziomie zarządu mam szefową finansów, mam szefa konsultingu, mam szefową sprzedaży, mam szefową HR-u i kogoś jeszcze. Finanse, ja. Aha, i moja żona, która też szefuje spółce rekrutacyjnej. Ale to są osoby z poziomu zarządu, prawda? A z poziomu właścicielskiego, jak to też wygląda? Czy, oni też są właścicielami. Też są właścicielami, ale dostali opcje na udziały, czy założyli z nimi te firmy, czy... Każda osoba jest na trochę innym etapie. Niektóre z nich mają linie biznesowe, które się inkubują pod obecną spółką. Czekamy, aż dostatecznie urosną i dostaną udziały. Niektóre z nich dostały udziały w formie nagrody, nazwijmy to, na przykład szefowa sprzedaży, czy szefowa konsultingu i po prostu razem jesteśmy w Sellwise. A pozostali są tak jakby są rozliczani z zysku tych poszczególnych linii. Okej. Okay. To tam były osoby, z którymi to zakładałeś, czy były osoby nie, raczej... Sam. Sam to zakładałeś i dobierałeś one, sobie... One dołączały po czasie. Uważam paradoksalnie, że to było super istotnym czynnikiem sukcesu, bo na początku nie ma aż tak dużego znaczenia
jak dobra będzie ta strategia, paradoksalnie, uważam, że na początku największe znaczenie ma to, żeby działać. A jak jesteś sam i nie musisz się z nikim konsultować, to działasz najszybciej. Tak. I mało tego, zachowujesz 100% firmy, nie? Którą później możesz się dzielić. A jak dzielisz się nią na początku, no to co, pół na pół, nie? Tak. No bo tak, nie? Najuczciwiej. No najuczciwiej, tak? Wiadomo. Ale my jeszcze na tym etapie nawet nie wiemy, kto będzie najbardziej kontrybuował do wzrostu. Kanał sportowy. Tak. Kurczę, to jest idealny przykład. Spotkali się w czwórkę, podzielili się na cztery, jakby powiedzieli, no to tam sobie będziemy wypłacali tyle. No i po 4 latach to się rozpadło, bo proporcja wysiłku była nierównomierna w tej grupie, nie? Albo jego bardziej odbiór tego, tak? Tak, i teraz na przykład też jest tak, że jak masz człowieka, który jest dobry do swojej roli na etapie, kiedy firma ma 3 osoby, to nie oznacza, że będzie dobry w swojej roli, jak firma będzie miała 100 osób. I to jest niestety najgorsze, nie? Że bardzo często okazuje się, że wspólnikiem trzeba się rozstać, bo wspólnik się nie rozwijał, a spółka się rozwijała. I to jest duży problem dla mnie. Już miałem jeden taki duży moment, który musiałem trochę przemeblować jednego ze wspólników. Trochę z tego powodu, że jego talenty były przydatne gdzieś indziej. Na innym etapie. Tak, i teraz uważam, że często się mówi tam zaczynaj ze wspólnikiem i kurczę, ja uważam, że to jest dobre, że nie zaczynam ze wspólnikiem. Pomagamy robić klientom tak zwane spotkanie oczyszczające. To jest super ciekawa instytucja. Sadzamy zarząd, 5-6 osób, super dojrzali, starzy ludzie. I okazuje się, że tam jest tyle żalu jakiegoś, nie? Bo ty mi 2 lata temu powiedziałeś, bo ja to zrobiłem, a ty nie doceniłeś. Czemu do mnie nie zadzwonisz, jak jest problem? Albo się boję, bo nie chcę do ciebie dzwonić, wiesz? I okazuje się, że często to spotkanie oczyszczające potrafi zluzować ten stres i takie niewypowiedziane oczekiwania, jakieś, wiesz, konflikty zaszłe, jakieś żale i tak dalej. To się czasami udaje, ale uważam, że właśnie jak biznes już ruszył, to nie dość, że lepiej dobierzesz tych wspólników. Nie dość, że będziesz mógł ich lepiej osadzić w tej organizacji, no bo poznasz ich talenty. Ja na dzisiaj mam pewnie kilkunastu wspólników w tych wszystkich spółkach i w tym wszystkim, co robimy. I super to wygląda. Oczywiście nie jest tak różowo, że tam nie mamy konfliktów i tak dalej, bo non-stop walczymy. Ale znowuż uważam, że to, że walczymy, jest okazem zdrowia tej organizacji. No bo jeżeli walczymy, to znaczy, że nam zależy, nie? I to jest też do dupy, że w bardzo wielu firmach jest tak, że jest taki, wiesz, właściciel, dyktator. I jest taki wianuszek tych takich kłaniających się ludzi i tam nie ma żadnych konfliktów, ale nie ma też żadnego wzrostu albo rozwoju, nie? Kurczę, to jest mega ciekawy temat, co teraz poruszyłeś. Mega ciekawy, ale też chciałem wrócić do rozwoju i do wiedzy, no bo ja uważam, że to jest najlepsza inwestycja, że przed nieruchomościami jeszcze, że kapitał, który zainwestuje w wiedzę, właśnie jest, ma najlepszą stopę zwrotu, pod warunkiem, że go wykorzystam i go wdrożę, a nie po prostu nauczę się, odłożę na półkę i będzie czekała ta wiedza na lepsze czasy, więc to jest najlepsze, co można zrobić. Wiedzieć i nie robić, to tak naprawdę nie wiedzieć. Tak, dokładnie. I teraz, co ty byś radził, jakby, jakie kursy, narzędzia, szkolenia do tego, żeby mały przedsiębiorca mógł się rozwijać, tak? W tym zakresie, o którym tutaj mówię. Ale mogę o moich kursach mówić? Możesz. No my mamy taki kurs, który jest dobrym początkiem. Się nazywa Machina B2B i jest najbardziej podstawowy, pasuje do wszystkich, ale porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, 3 najważniejsze procesy. Marketing, zimne pozyskiwanie klientów i sprzedawanie. Okay. I jak to się łączy ze strategią, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. I Machina jest dobrym testem, bo przeszło ją parę, tam 3-4 tysiące ludzi już ją przeszło i ludzie często słuchają to i mają takie na koniec, nie, to nie dla mnie. Albo wręcz przeciwnie, mówią, Boże Święte, jak fajnie byłoby tak to wszystko ułożyć i pomierzyć. Ile to trwa? Godzin? 8 godzin. Okay. 8 godzin, jest kilkanaście materiałów dodatkowych, jest checklista na pół roku pracy w swojej firmie. To jest online, tak? To jest online? Online, tak. Okej, okay, a teraz w takim razie, jak mówimy o rozwoju, to jak zarządzać rozwojem swoich pracowników? No bo w tej ponad setce osób masz konsultantów, którzy mają wiedzę ekspercką i oni wjeżdżają do tych firm i robią tam rewolucję. I teraz jak to wiedzą zarządzasz? No bo ja domyślam się, że ty masz wielką wiedzę, duże doświadczenie, ale jak to przekazujesz dalej, tak, żeby oni mogli robić rezultaty w tych firmach, które są klientami waszymi? Przede wszystkim wiedza dokładna o naszych klientach pomiędzy nimi nie może przepływać, paradoksalnie. No bo mamy NDA-ki podpisane z klientami, nie możemy doprowadzić do tego. Jedyną osobą w całej firmie, która ma wiedzę o wszystkich projektach, jestem ja. Bo umowy poufności. Tak. I teraz nie możemy na przykład przekazywać, że w jakiejś branży działa coś tam, bo nie możemy, kropka. Ale co możemy przekazywać, to możemy przekazywać procesy i standardy, które działają. I robimy to. Z konsultanci to jest trudny kawałek chleba, no bo konsultant zarabia między 30 a 50 tysięcy pewnie, niektórzy nawet więcej. To są super zajęci ludzie, byli dyrektorzy, byli prezesi, no bo żeby być konsultantem, musisz mieć tą wiedzę. I zgromadzenie ich w jednym miejscu, to jest super droga impreza. Więc robimy to raz na miesiąc, trwa to 4 godziny i składa się
nie uwierzysz, z mierzenia procesu w konsultingu. Pokazujemy sobie kilkanaście liczy, jak nam idzie, gadamy o tym, jak je poprawić i są dwie duże prezentacje godzinne o tej wiedzy nowej, którą pozyskaliśmy w ostatnim miesiącu. To zawsze najważniejsze. Na przykład coś nowego wyszło, nowy standard w procesie. To robimy na poziomie całej grupy konsultantów na przykład. Potem jest tak, że każdy konsultant ma swojego lidera i jeszcze pracuje z nim indywidualnie, nie? Że lider patrzy na jego projekty i podpowiada mu, co zrobić, gdzie i jak, no bo ci liderzy też gromadzą trochę więcej wiedzy. To są na przykład konsultanci, ale już handlowcy, handlowcy też mają raz na miesiąc dłuższe spotkanie, gdzie szefowa sprzedaży z kolei zaprasza tych konsultantów naszych, żeby czegoś ich nauczyli w zależności od tego, co kto potrzebuje i też pracuje indywidualnie. Jakby w każdej z tych naszych firm jest wymiana wiedzy, bo to jest trochę tak, że jak my jesteśmy firmą taką, no to ci pracownicy, jak do nas dołączają, to ich głównym oczekiwaniem jest to, że będą się uczyć. Więc my musimy to oczekiwanie też spełnić. Więc każdy zespół ma jakiś proces na naukę. I transfer wiedzy taki, tak? Tak. A ile masz konsultantów takich, którzy działają? 40. Okej. I to są osoby, które pracują na wyłączność, czy tak. Są też zewnętrzni? Jakby? Tylko na wyłączność, inaczej nie działało. Jak miałem konsultantów, którzy robili trzy rzeczy, no to tutaj... Nie, właśnie problem był taki, że obiecali coś klientowi, klient nie dostał. Albo ich fokus był na niby na kliencie, ale jeszcze na czymś, nie? I to był najtrudniejszy etap rozwoju mojego biznesu, że byłem za mały, żeby im zapłacić za tą wyłączność, a bardzo jej potrzebowałem. To było super trudne. Teraz już jest tak, że jesteśmy duzi, mamy duży przychód, mamy bardzo wiele klientów, wiele nowych leadów, więc to jest łatwiejsze. Natomiast absolutnie musieliśmy wyeliminować wszystkie takie projektowe osoby, bo nam to nie działało niestety. Jasne, a może zapytam cię o pieniądze. Ile kosztuje taka usługa? Ja wiem, że to zależy od klienta, od zakresu i tak dalej, ale jakby z jakim wydatkiem się musi liczyć? Jakby, ja wiem, że... Mogę ci odpowiedzieć, tak, to, no, jakby to, znam to, odpowiedź. To jest takie konkretne pytanie. To badanie najczęściej w małej firmie kosztuje około 6-7 tysięcy. Jeżeli wymaga więcej czasu, to jest około 10-15 tysięcy. Zazwyczaj nie więcej. Rzadko się zdarza, żeby to było więcej. Czyli to jest... Tam jest rekomendacja do zmian też? Tak, 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 tak. Czyli wchodzi konsultant do firmy, przegląda tych ludzi, patrzy im w maile, w oferty, w systemy, patrzy w metryki, w strategię, w to zarządzanie, we wszystko. I rezultatem tego jest, tak jak u lekarza, diagnoza na dokumencie. Ten dokument ma pewnie między 20 a 60 stron, w zależności od tego, jakby gdzie byliśmy. I teraz jak klient popatrzy na ten dokument i powie, plan mi się podoba, czuję ten plan, konsultant mi się podobał, czuję tego konsultanta, to możemy zacząć to wspólnie wdrażać. I tu zazwyczaj to jest gdzieś od pewnie 5 do 30-40 tysięcy miesięcznie. Mediana to będzie gdzieś koło 10 tysięcy. I w tym jest na przykład dzień, cały dzień na miejscu klienta, potem jeszcze 2 godziny co tydzień, żeby sprawdzić niektóre rzeczy, pokierować ludzi, spotkać się z nimi. Paradoksalnie nie jest potrzebne bardzo dużo godzin pracy konsultanta, żeby tą pracę u klienta popychać do przodu. To jest tak, jak ci powiedziałem na początku rozmowy, że najlepiej, najszybszą drogą do celu jest powoli. Paradoksalnie. Więc to nie są duże wydatki i bardzo wielu klientów nigdy nie rezygnuje z tej usługi paradoksalnie. No bo jak rok już robimy rzeczy, to bardzo szybko łapiemy się, że konsultant pomoże w rekrutacji, konsultant pomoże w strategii, konsultant pomoże, jak duży klient zrobił coś. Jeszcze jest tak, że konsultant wyśle innego konsultanta, no bo to jest największa wartość, nie? Że jeżeli ich jest tylu, no to mamy tak zwanego konsultanta prowadzącego, który wrzuca tam wspierających, którzy są na przykład specjalistą w czymś. Okej. I na ile można liczyć, na jakie wsparcie, jaki jest zakres tego godzinowy, no bo wiadomo, że on jeszcze ma pewnie innych klientów też. Jeden konsultant ma pewnie między 8 a 10 klientów, więc zazwyczaj to jest dzień, dwa miesięcznie takiego wsparcia i to jest more than enough. Bardzo wielu klientów mówi tak, że my chcemy 40 godzin miesięcznie i po miesiącu zmniejszają na te 10, 15, 20. Bo nie wykorzystują. Bo nie wykorzystują, to jest dostatecznie dużo, żeby popychać sprawy do przodu, nie? Okej, okay, no to ciekawe. Bardzo to jest mega ciekawy model, wiesz, bo okazuje się, że to per se te 10 tysięcy miesięcznie to nie jest dużo pieniędzy, ale jak miałbyś zatrudnić takiego człowieka u siebie w firmie, to jest bez sensu, bo nie ma dla niego tyle pracy, nie? A jak, czy oni mają jakieś, no rozumiem, każda osoba, która przychodzi jako konsultant, ma pewne standardy jakby i robi ci jednym schematem, jednym systemem. Jakby wiadomo, że każdy ma doświadczenia, inne swoje naleciałości i tak dalej. Musimy. Inne doświadczenia, ale pytanie, czy jest jakiś taki schemat, tak, system? Musimy. My to nazwaliśmy Wise Selling System. Musimy to zrobić, bo teraz zwróć uwagę, że jak jeden konsultant przygotuje strategię, to pozostałych 30 musi wiedzieć, co z nią zrobić, nie? I teraz jak on weźmie tą strategię do spółki rekrutacyjnej, to spółka rekrutacyjna wie, jak zrekrutować. Do agencji marketingowej, agencja marketingowa z tego wie, jak zrobić marketing, nie? Musimy mieć jeden standard, bo jak tego nie było, no to musieliśmy, wiesz, 4 razy wypracowywało klienta to samo i to nie działało. To jest najdroższy element wdrożenia, nie? Że bierzemy super doświadczonych ludzi z naleciałościami,
Na szczęście to, co robimy, jest dość logiczne i nie ma większego problemu z tym, żeby w to ich wdrożyć. To nie jest tak, że nie muszą się zmienić. To jest tak, że po prostu porządkują to w jakimś określonym systemie. Nie? Abyś miał powiedzieć teraz takie trzy rzeczy, które powinien jakby zastanowić się przedsiębiorca, czyli zarówno mały, jak i duży, które może wdrożyć w swojej firmie, co może mu poprawić po prostu bardzo szybko, zmienić mu jego sytuację. Tak? Czyli jakby gdzie zajrzeć, jakby tak nawiązując do lekarza, to co zbadać, jakby jakie badanie, na przykład krwi, zrobić, żeby zobaczyć, gdzie tam najczęściej się pod pierzyną ukrywają jakieś problemy, które można w łatwym sensie poprawić. Pierwszy, najważniejszy, najprostszy proces podjęcia zapytania od klienta. Mhm. Jak to zrobić, żeby był najszybszy w branży, najbardziej uporządkowany i żeby klient dowiadywał się wszystkich rzeczy, których potrzebuje do podjęcia decyzji. To jest bardzo ważne. Pierwszy proces i uważam, że tam są pieniądze. Zawsze. Jest ich po prostu multum i nie rozumiem, dlaczego on jest to jest dla mnie nieracjonalne. Mhm. Drugi proces. Stawiam moją mamę albo znajomego, który nie zna mojej firmy, przed moją stroną internetową i patrzę, co robi. Mhm. Jak ją ogląda i na koniec zadaję mu pytanie. Czym zajmuje się nasza firma i czym się wyróżnia? Jak on nie potrafi odpowiedzieć? Mhm. To jest drugi ogromny proces, w którym jest po prostu tryliardy pieniędzy ukryte, że po prostu, jakby nie wiem, z czego to wynika, że pytam na przykład firmy, co jest waszą największą przewagą konkurencyjną i oni to mówią, a potem wchodzę na stronę i tam jest jakby wysoka jakość, zaufany zespół i jakieś inne pierdoły. Nie? Tak, i po prostu wyglądają tak samo jak konkurencja, mówią to samo co konkurencja, ale twierdzą, że są od niej lepsi. Mhm. Ale tego nie widać. Nie mogę się tego dowiedzieć, dopóki kogoś nie poznam z tej firmy i on mi o tym nie opowie. Więc to jest drugi. No a trzeci moim zdaniem strategia, nie? Że w większości przypadków, jak zadajemy przedsiębiorcom pytanie, kto jest waszym klientem, kto nie jest waszym klientem, jaki problem rozwiązujecie, jakich problemów nie rozwiązujecie, które problemy najczęściej zaczynają zakup, które wasze elementy z waszej propozycji wartości są dla klientów najwięcej warte siana, pieniędzy w sensie, to jakby oni coś odpowiadają, ale to nie jest przemyślane, to nie jest często, wiesz, uporządkowane, kropka, te trzy rzeczy. Okej. A jaki był taki game changer u ciebie, który zmienił wiele, czy rzecz, którą wdrożyłeś w firmie i nagle to poszło, ruszyło, albo takie masz takie game changery, albo takie miejsca, w którym pamiętasz, tak. Aha. Tak. Największym game changerem na wczesnym etapie rozwoju firmy była zmiana naszego wzoru oferty. Pierwszą stroną oferty jest cała strona, która nazywa się jak zrozumieliśmy twoją sytuację. Jest teraz. To jest największa zmiana. I teraz patrz. Jak zrozumieliśmy twoją sytuację? Wyobraź sobie, że jesteś prezesem i byłeś na spotkaniu z naszą firmą. Przeczytasz to czy nie? Tak, no bo to jest o mnie. To jest super ciekawe, nie? To jest o mnie. To jest o tobie. I teraz patrz. Jak zrozumieliśmy twoją sytuację sprawia, że mój handlowiec musi zrozumieć tą sytuację. Tak. Musi o nią wypytać, bo inaczej nie będzie miał co napisać, tak. Nie? To jest strona, która jest najdłużej czytana przez klientów, bo ją po to analizujemy. Absolutny game changer w naszym procesie. Uważam, że to nawet zrobiliśmy, to wdrożyliśmy u klienta, który sprzedaje notabene Mercedesy. I wiesz, nad ofertą na samochód jest napisane, jak zrozumieć pana sytuację. Poszukuje pan samochodu, który raz do roku na narty dla czteroosobowej rodziny. Zależy panu na tym, żeby nie było jasnej skóry. Chciałby pan, żeby rata nie była wyższa niż. I najbardziej zależy panu na tym. I klient to czyta i jaka jest jego emocja? No, jest podniecony. Kurde, słuchali mnie. Nie, nawet nie jestem podniecony. Ale naprawdę tak, ktoś mnie słuchał. Tak. A wiesz, a od konkurencji przychodzi, dzień dobry, dziękujemy za zapytanie ofertowe, w załączniku przesyłam ofertę, w razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu, z poważaniem Szymon Negacz. Dramat w Andach, naprawdę, nie rozumiem, czemu ludzie tak robią. Duża, duża zmiana z tego nam wyszła. My w ogóle mamy, to jest ciekawe, na 100 sensownych zapytań 43 firmy zostają naszymi klientami. Stałymi, a 60 tam 3-4 kupuje te pierwsze badanie, wstępną usługę. Szaleństwo. Czyli jakby po badaniu 40 przychodzi dalej, tak? Jakby? Po badaniu z tych pierwszych 143 przychodzi dalej, ale no z tego badania około 60 przychodzi dalej. Czyli jakby tu jest około 60 i potem około 60. Okay. No to sporo. No, bardzo sporo. Okay. Czyli można powiedzieć, że zmieniłeś myślenie i jakby do jednej rzeczy dopasowałeś i handlowców, i z kolei klientów, którzy ale sam to wymyśliłeś, czy na zasadzie podpatrzyłeś to gdzieś? Czy... Sami to wymyśliliśmy i to też sprawiło, że skupiamy się na tej sytuacji klienta. Naprawdę ją analizujemy, naprawdę dopytujemy, naprawdę szukamy rozwiązania tego, bo teraz zwróćcie uwagę, największym problemem mojej grupy jest to, że klient może u mnie kupić
usługi marketingowe, usługi rekrutacyjne, doradztwo, szkolenia, szkołę, wszystko może kupić. I teraz bardzo często to, z czym przychodzi klient, nie jest tym, co rozwiąże jego problem. A dzięki temu jest tak, że ci nasi handlowcy i konsultanci się wczuwają w tą naprawdę sytuację klienta i są mu w stanie powiedzieć, że w pana sytuacji to nie jest dobry krok, bo my wiemy, bo już zrobiliśmy tych projektów 650, nie? Piękna zmiana i prosta. Bo to wiesz, bo to pół dnia trwa, żeby to wdrożyć. Podejrzewam, że właśnie to wdrożyłeś dzięki procesowi takiemu, któremu zadajesz odpowiednie pytanie na pewnym spotkaniu i tak dalej. Jakby. To jest pomysł mojej wspólniczki, która po prostu tak, a zróbmy takie coś, nie? Iwony, pozdrawiam się Iwona serdecznie, nie wiem gdzie jesteś, ale Iwona to wymyśliła, po prostu tak rzuciła, nie? Jakbyśmy tak zrobili. Bo klienci mieli taki problem, że mówią, że czuję, że ta oferta jest taka schematyczna, nie? Ta od was. No kurczę, i teraz jest tak nieschematyczna. No coś pięknego. Mhm. Jakby, mimo tego, że początek może nie wyglądać jakby był napisany dla niego, to jest dla niego, tak? Zawsze jest dla niego. Zawsze to musi być napisane od zera dla klienta. Potem jest jakby, jak złożyć mi twoją sytuację. I druga część to jest, i co w związku z tym sugerujemy, nie? Że to jest jakby... Porada. Tak, że jakby jesteś w sytuacji, w której spada ci rentowność od 3 lat, masz dużą rotację w zespole sprzedaży, zależy ci na wprowadzeniu nowego produktu na rynek. I w związku z tym rekomendujemy podejście, w którym przejrzymy najpierw obecną strategię, przejrzymy wyróżniki tego nowego produktu i najpierw spróbujemy wymyśleć strategię popartą jakimś badaniem, która działa, a dopiero potem pójdziemy dalej. Nie? I klient to czyta i mówi fajnie, albo mówi nie fajnie. Ja bym wolał inaczej. No i wtedy przybijamy mu pionę i pewnie idzie do jakiejś innej firmy. Nie? Super. Wiesz, to chciałem się jeszcze zapytać o nieruchomości. O nieruchomości i jakby... Zacząłem kupować. No właśnie. Czy jakby podejrzewam, że zyski generuje twoja firma, no to jakby jakie ty masz podejście do nieruchomości? Wiesz co, nieruchomości zostawiłem sobie na koniec w portfelu inwestycyjnym, ale jak już kupiłem jedną, to kupiłem kolejne 4 i teraz mam 5, szukam kolejnych 5. Okej, i co to jest? Mieszkania? To są mieszkania między 33 a 53 metry kwadratowe. Typowo pod wynajem taki długoterminowy i udało mi się znaleźć ekipę, która wysyła mi zdjęcie takiego babcinnego mieszkania. Zdjęcie z okna, lokalizację, cenę końcową, gdzie cena końcowa zawiera sztućce, talerze, pralkę, wszystko, wszystko potrzebne do wynajmu i ja mówię tak, nie, i oni potem to przyjmują czyli do wynajmu. Oni kupują, jakby znajdują mieszkanie na flipa, tak? Robią jakby na tym flipa, ty kupujesz już gotowy produkt, tak? Kupuję gotowy produkt na sam koniec i od razu na drugi dzień leci zdjęcie do wynajmu, wchodzi najemca, piękna sprawa. Okej, ale oni robią remont i wszystko, tak? Wszystko robią do samego końca. Czy to jest dla ciebie najlepsza opcja z tego względu, że no, ty nie miałbyś czasu się tym samym zajmować? Zerowa obsługa, ale jednocześnie ten portfel dzięki temu szybko rośnie. Oni złapali pewnego klienta, który płaci. Okay. Mają od razu deklarację, czy ja to kupię, zanim oni kupią nieruchomość. Więc jakby fajnie to działa. Idealna sytuacja. No bo bez sensu, żebyś ty teraz tym się zajmował osobiście, tak. Prawda? A powiedz, gdzie byś chciał być za parę lat, tak? Jakby, jaki jest twój cel? No bo rośniesz, tak? I to widać. To jest dobre pytanie. No to jest dobre pytanie. I jakby chciałbyś tą firmę wrzucić na giełdę, czy urosnąć, czy zmienić jakość swojego życia? Czy jakby, gdzie byś chciał być i co byś chciał robić? Wiesz co, to jest dla mnie trudne pytanie, bo ja zawsze marzyłem, całe życie marzyłem o tym, żeby być w tym momencie, w którym jestem teraz. Całe moje dorosłe życie marzyłem, żeby zbudować firmę, która rośnie, która jest rentowna, ma fajnych ludzi, klientów i to działa. W związku z tym mam trochę tak, że staram się nie marzyć dalej teraz. Bo to jest ryzykowne. W sensie ryzykowne tak myślę, że no to czymś to się spełni pewnie, prawda? Ja właśnie nie wiem. Uważam, że dużym problemem wielu dużych przedsiębiorców, których poznałem, było to, że zawsze chcieli więcej. I ja oczywiście, że tam mam dużo wyobrażeń, jak to może wyglądać za te 5-10 lat, ale nie mam czegoś takiego, że teraz mam jakby, to teraz muszę osiągnąć kolejny cel. Mam coś takiego, że super fajnie mi się żyje, to jest super fajny biznes, bardzo lubię to robić. Jestem w takim, wiesz, szczycie mojego życia w rozumieniu tego, że i lubię to, co robię, i to działa. Oczywiście jest bazyliard problemów. No jasne, to tak jak w każdym biznesie. Bazyliard od jakichś problemów z klientami, bo coś zepsuliśmy, albo tutaj gdzieś jakiś problem taki, śmaki, owaki. Jest tego cała masa, ale to jest stan, w którym jestem dzisiaj i nie chcę rozmyślać dalej. To, co gdzieś dalej, to mam pomysł na nowy biznes, ale muszę zdać odpowiedzialność pełną za ten obecny i to już jest biznes totalnie międzynarodowy i za niego zabiorę się pewnie tak za rok, dwa. Przygotowania już trwają, już mam identyfikację wizualną, już mam lejek marketingowy, już mam strategię. A możesz powiedzieć coś więcej? Nie. Nie, okay. Ale będzie o tym bardzo głośno, jak się za to już tak publicznie zabiorę, nie? Ale prace trwają. Okej, czyli bardziej robisz po to, żeby tworzyć, po to, żeby się tym bawić, a niekoniecznie o tym, żeby... Tak, to widzę, bo jakby i tak nie jestem w stanie, nie potrzebuję więcej pieniędzy, to jest super istotne,
Wręcz jest trochę tak, że im więcej ich jest, tym więcej jest roboty dookoła nich. Tak. Więc trochę nie mam motywacji już czysto finansowej. Ciężej się zarządza, więcej jest problemów. Tak. I jakby wzrost kapitału, który masz, no nie zmienia twojej jakości, twojego życia. Nie zmienia kompletnie. No, może lekko zmienić, no bo możesz sobie kupić zamiast dobrego samochodu to helikopter czy samolot, ale to są takie to małe przysługi. W ogóle nie wyobrażam sobie, że latam helikopterem czy samolotem gdzieś. Po prostu wolę sobie wsiąść do samochodu, pojechać. Jestem prosty chłop ze wsi i tak mi to się dobrze żyje. Ja wiesz co, ja chciałem, ostatnio miałem zajawkę, żeby kupić helikopter, ale już latałem, ale ostatnio się przeleciałem takim, który ledwo leciał. I pomyślałem sobie, nie, to jednak nie jest dla mnie, bo wiesz, taki helikopter nie kosztuje dużo, tak naprawdę w stosunku do samochodu naprawdę drugiego czy dobrego. A ile kosztuje helikopter? No tak od miliona, są tam takie lekkie za paręset tysięcy, tak? Tak, ale też to taki gdzieś około 2 milionów, załóżmy. Lepszy, większy, może kosztować około 2 milionów. To podobna cena jak tego Maybacha. Tak, to nie jest jakaś wielka różnica, tak? Natomiast no, dużo są korzyści, to jest pewnego rodzaju fanaberia. To ja staram się nie mieć fanaberii. Mhm. Generalnie utrzymuję koszt mojego życia na takim poziomie, że jeżeli dzisiaj przeszedłbym na etat nawet handlowca, to sobie poradzę bez problemu. Mhm. Oddałbym tylko 3 leasingi wtedy. I koszty życia mam na bardzo niskim poziomie. Mhm. No bo tak naprawdę, wiesz, robić zakupy w tym samym miejscu, gdzie czy ja, czy ty. W Biedrze. Tak. No. Tam, gdzie wszyscy. No. Właśnie kiedy byłeś na zakupach ostatnio? Wczoraj wieczorem kupowałem sobie wodę do picia, jakąś muszyniankę, jakiś jogurt pitny. Okej. Okay. A nie uważasz, że to powinien być proces? Że kierowca Glovo powinien ci je przynieść? Mam teraz asystentkę na przykład. Zgubiłem wczoraj ładowarkę do MacBooka. Mhm. I mam asystentkę, która działa w ten sposób, że wszystkie sprawy tego typu załatwia ona. I teraz mam człowieka, który przywiezie mi tą ładowarkę, jak skończymy wywiad, pojechał do sklepu Apple i ją kupił. To jest taka fanaberia, którą poszedłem, ale poszedłem w nią dlatego, że jeżeli teraz sam bym jeździł godzinę, dwie i szukał tej ładowarki po mieście, to jest warte tyle pieniędzy, że to się nie opłaca po prostu. Nie? Więc to jest taka fanaberia, z której korzystam i rzeczywiście, wiesz, odbiór samochodu, zawiezienie samochodu, jakieś odebranie poczty, to jakieś upoważnienie. To nie jest fanaberia. To jest fanaberia dla ludzi, którzy jakby są gdzieś tam na innym levelu, być może, tak? Ale z kolei dla nas to jest delegowanie. I finansowo to się po prostu opłaca. Tak. Z tego bym nie przeżył teraz. Mhm. No właśnie, jeżeli masz przyjemność, żeby pójść sobie po wodę do Biedry, no to po co to delegować, tak? Ale wiesz, tu na przykład wczoraj założyłem sobie schawki, poszedłem z hotelu na spacer, łaziłem sobie po Warszawie przez godzinę i po prostu poszedłem do Biedry, nie? Mhm. I żeby sobie kupić. Więc jakby tak, albo dużo, wiesz, tam sportu uprawiam i tak dalej, ale nie chcę mieć wysokich kosztów życia. Uważam, że to jest super trudne, nie mam kredytów żadnych. Leasingi są dla mnie lepszym zarządzaniem cashem, po prostu uważam, że to jest bardziej opłacalne i podatkowo, tak. I z każdej innej strony. Nie? No właśnie, a jeżeli chodzi o leasingi, no to widziałem, że jesteś fanem samochodów. Tak. To jakie masz teraz auto? Teraz mam Audi RS6, Audi R8 i za 2 tygodnie odbieram Turbo S w Cabrio. O, super. Już raz go odbierałem, to jest w ogóle świetna historia, nie wiem czy słyszałeś. Nie. No to przyjechałem po odbiór, ubezpieczony, zapłacony, tablicę w ręku. Nie twój. I gościu do mnie mówi, wie pan co jest problem, cały czerwony. Mhm. Przyjechał tylko w innym kolorze, z innym kolorem wnętrza i z innym dachem. Mhm. A, to mi mówiłeś. I tak, ja mówię, ale to jakby, to pan nie sprawdził, jak on przyjechał? No nie, nie sprawdziłem, nie mam na to procesu. Przepraszam serdecznie, nie? Ale może się panu spodoba, to może pan pojechać. No i wiesz, przypał straszny. Na szczęście okazało się... A jaki miał być, a jaki jest? Jaki przyjechał? Miał być granatowy z jasnym wnętrzem i czarnym dachem. Przyjechał srebrny z niebieskim wnętrzem i niebieskim dachem. I wszystkie inne opcje też pomylone. Granatowe wnętrze? Granatowe wnętrze i granatowy dach. No dramat generalnie. No, dramat. Jakby był srebrny z czarnym wnętrzem i czarnym dachem, to jeszcze machnąłbym ręką, tak, nie? Albo z beżowym też. Albo z beżowym, cokolwiek. A tutaj... Ale granatowe wnętrze? Granatowe wnętrze, czyli granatowy dach. Czyli jebnęli się, odwrotnie co byli, tak? Nie, po prostu gościu wkleił jakiś kod jakiegoś klienta, który oglądał i nie sprawdził, już tak zostało i czekałem 8 miesięcy na nie ten samochód, co trzeba. I teraz załatwili tak, że 2 miesiące od fuck-upu przyjedzie ten poprawny, na szczęście. Okay. Więc stanęli na wysokości zadania. Innego wyrzucili z kolejki. Pewnie tak. Pewnie tak. Bardzo lubię samochody, ale też jest tak, że niektóre z nich dość dobrze przechowują mi wartość paradoksalnie w tych czasach. I jakby jest na nich niewielka utrata kapitału, jeżeli jakakolwiek, a jest bardzo dużo satysfakcji. No tak, wiem. Znaczy, w normalnych czasach generalnie samochody tracą, prawda? No w tych czasach, tak, które mamy, może nie zarabiają, nie zarabiają, ale jak tam, w miarę trzymają. W miarę trzymają. No, ciekawostką jest to, ja na przykład mam Skodę w firmie Fabie. Kupiłem ją, nie wiem, 5 lat temu
gdzie ona jest warta tyle, co za nią zapłaciłem, nie? A już jest trochę rozjeżdżona, ma tam ponad 1000 przebiegów. Ale tak samo RS6, po którą dzisiaj przyjechałem, ona ma 3 lata teraz, równo 3 lata temu ją kupiłem i ona dzisiaj jest warta tyle samo pieniędzy, co za nią zapłaciłem nową. Tak. Co jest szaleństwem. Tak, tak, tak. No niektóre samochody są droższe jeszcze niż, bo są niedostępne na przykład. Tak, i ja mam Urusa i ten Urus jest więcej warty na rynku wtórnym, bo ciężko go zamówić, nie można ich zamówić. Ja dlatego zamówiłem R8 z tylnym napędem, bo skończyli produkcję R8, nie kupisz już nowej. To jest V12, tak? Czy to jest V10, wolnoszące V10 i jeszcze na przelocie. Mm. No właśnie, ale to są dwa podobne samochody, w sensie takim, że podobną jakość doznań. Dwa takie roadstery, tak? I pytanie, czy będziesz trzymał dwa, czy... W sensie Turbo S-a? Nie. Turbo S plus R8. No. Oczywiście, to są zupełnie inne auta, nie? No bo Turbo S ma... ma przede wszystkim 6 cylindrów, wiesz, bokser, zupełnie inaczej to jeździ. Turbo S ma 2,8 do setki, super się trzyma, jest świetny i tak dalej. A R8 jest jednak typowo tylny napęd, 600 koni na tylnej osi, wolno ssący, zupełnie inne samochody, nie? I poza tym Porsche'aki świetnie też trzymają cenę, jak się je dobrze kupi. Tak, trzymają cenę i trzymają zakręty. To są auta, Porsche to jest marka, która nie ocenia się po szybkości jazdy, tylko jakby po tym, jak trzyma zakręt. I ja jestem też fanem Porsche i powiem szczerze, że marzę o 911. Tak się zastanawiam, kiedy sobie kupię, bo to jest w zasięgu i to od dawna. Natomiast zawsze były jakieś priorytety. Teraz kupiłem Corvette, taką C8, przyjechałem ze Stanów. Jestem zadowolony. Ale to nie jest Porsche. To nie jest Porsche. Ale to ma też swój taki fajny mikroklimat, te samochody mają. To jest zupełnie inny klimat niż Porsche, ale też jest zajebisty. Jakościowo jestem ciekawy, że jest bardzo dobrze wykonany w środku. Naprawdę tak dobrze jak ten Maybach. Ale to jest ta Corvette z silnikiem centralnie? Tak, ta nowa z silnikiem centralnym. Ciekawe. Fajnie to jeździ, ale to nie jeździ cały czas jak Porsche. Natomiast ja jestem pragmatykiem i nie kupię do domu drugiego kabrioleta. Więc będę musiał z niego zrezygnować. No po prostu nie lubię, jak coś leży. Tak? Ciężkie nie. życie przedsiębiorców. Muszę zrezygnować z kabrioleta. Dlatego cię pytam właśnie o tą R8, tak? No bo ja powiem ci tak, przyjechałem do Polski tydzień temu. Nie byłem tam 2 miesiące prawie, czy półtora miesiące. Tak naprawdę już tej Corvette pewnie zobaczę w tym roku. To jest coś, co wkładasz do garażu, tak samo tą R8. No 19 jeszcze będziesz mógł w miarę... Ale teraz patrz, dlaczego ja nie mogę sprzedać tych samochodów. Ja mam 2 metry wzrostu. I wygodnie mieszczę się tylko do 2 samochodów. Okay. Do Audi R8 i do Porsche 911. Nie wchodzę do Huracana, nie mieszczę się do Aventadora, nie mieszczę się do żadnego Ferrari. Byłem w Maranello we Włoszech, SF90, F8, wszystkie te samochody się do niczego nie mieszczę. Ale te samochody no, to ciężko do jazdy. Umówmy się, że to są Porsche jeszcze... A i R8 i 911 totalnie nadają się do tego, żeby wsiąść i pojechać na przykład 300 km do Warszawy. Co zresztą często robię. Super. Szymon, dzięki w takim razie, bo skończyliśmy o samochodach, dziękuję Ci w takim razie, że zostałeś gościem Business Ridera i mam nadzieję, że jakby dla Was było to bardzo ciekawe, co Szymon mówił, bo Szymon ma wielką wiedzę w temacie właśnie biznesowym, sprzedaży i myślę, że jeszcze chętnie sobie pogadam, bo ja sam mam wiele pytań, bo jakby wiem, że jakby cały czas trzeba się rozwijać i ja cały czas i pewnie Ty śledzisz YouTube'a, ja śledzę YouTube'a i widzę jakby i od razu zwróciłem na Ciebie uwagę, poznaliśmy się chyba w tym roku, prawda? Dopiero, podczas konferencji, więc warto jeździć na konferencję, poznawać się. Także dzięki wielkie, piątka. Dzięki. I dzięki Wam również.